Patryk, był taki moment w sezonie, że byłeś w lekkim dołku, ale ostatnio wyniki były naprawdę dobre i teraz na treningu też wszystko wskazuje, że jesteś w gazie. Na pewno cieszą mnie ostatnie wyniki, jakie właśnie bywały za granicą, czy też na polskich torach. Bo 3 razy z rzędu 14 punktów to naprawdę bardzo miłe uczucie. No nie wiadomo jak tutaj w Zielonej Górze jest, bo na razie dopasowujemy sprzęt i tak powiem, że jest progres naprawdę, ale poczekajmy do niedzieli, nie wyprzedzajmy czasu. Kiedy startowałeś pod taśmę, tam tata był przy tobie, dawał wskazówki i to start to elementy, na którym najbardziej się skupialiście dzisiaj? No tak, bo ostatnie zawody pokazały, że nie ma ścigania na trasie w Zielonej Górze, więc tylko trzeba się przygotować na pierwsze 30 metrów i tyle, więc jakiś tam też miejsc szukaliśmy na torze, które są też nie takie, że nie powinno ich być. Powinno to inaczej wyglądać, ale nie wiem, czemu nasza granulacja toru tak się zachowuje. Nie wiem, w czym tkwi problem. No ale trzeba się do niej dopasować jak najszybciej, żeby było dobrze. Dzisiaj Falubo zyskał nowego zawodnika, Adriana Gomulskiego. Miałeś okazję z nim stoczyć parę razy, powalczyć na trasie. Jak oceniasz tego zawodnika? Myślisz, że może coś zmienić w sile Falubazu? No na pewno chyba gorzej być nie może teoretycznie, bo wiadomo, jak teraz jeździ Jonas Davidson, bynajmniej w polskiej lidze, bo nie można mu tego, tak powiem, powiedzieć w Szwecji, bo tam sobie rodzi dobrze. No co do Adriana, no myślę, że klub chyba zrobił dobrą, jakąś tam dobry ruch w stronę może też zmotywowania Jonasa Davidsona. Tu na pewno będzie chciał się też pokazać Adrian z jakiejś najlepszej swojej strony. Więc no zobaczymy w niedzielę, wszystko zobaczymy na papierze. Z tego co nam wiadomo, masz dobre kontakty z Adrianem, więc chyba nie będzie problemu, żeby się zaakceptował w nowej drużynie. No tak, też uważam, że mamy dobre kontakty poza torem. Powiedz jeszcze słówko o naszym najbliższym rywalu Sparta Wrocław. Największe zaskoczenie tego sezonu w sensie pozytywnym? No na pewno bardzo fajny skład. Zawodnicy pokazują, że są w stanie wygrać z każdym. No i na takim torze jak u nas, gdzie decyduje naprawdę start, to mogą być ciężkie zawody i naprawdę wydaje mi się, że będą to jedne z cięższych meczów na naszym torze.